Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem z gry Dauntless, czyli nowej gry, która wyszła wczoraj na PlayStation chyba. Więc zaczynamy, gramy z Nathanem. Siema Nathan. Siemanko. I zaczynamy od cutscenki. Wczoraj to pobrałem, ale w ogóle pominąłem się, ta cutscenka, nie wiem czemu. Sky full of adventure and glory for the bold few who rise to the challenge. Some say the behemoths rule these islands, but we're going to prove them wrong. We are slayers, and slayers live for the hunt. Dobra, taka scenka nic nie wyjaśniała. I mamy kreator postaci. Teraz pytanie, zrobić kobietę czy chłopa? No. Ja robię chłopa. Ale zrobię kobietę, do odmiany. Okej, okay, kolor skóry dajmy ten. To co robi? A. Szczenę mu mogę zwiększyć albo zmniejszyć. Aha, ej, dobra, gra ogólnie. Wyskoczył mi error. Wielkość twarzy sobie mogę zmniejszyć, fajnie, fajnie. To nie wiem co robi. Tak szybko. To też nie wiem co robi. I to też nie wiem, więc dam na połowę. Oczy. Wielkość oczu. Nie, ale tam, tam poczekaj na mnie. Jeśli tak wiesz. Nie wiem, równo zaczęli. Robię sobie postać na razie. Głębokość oczu? O co chodzi, lul? A, to... Jestem bardziej do czaszki. To nie jest, no. Może być albo wyżej, albo niżej też oczy. Zrób jak najwyżej i jak najbardziej do siebie. No tak normalnie zrobimy. Obrót, nie widzę tego. O, na boki i do środka. Ten kreator jest sztos. O, czy to jest rozwartość oczu? Wielkość tego i tęczówki sobie można zmieniać. O. I wielkość źrenicy. Dobra, zmienię sobie kolor oczu. Co ja teraz zmienię? Nie wiem co zmienia. No co to zmienia? Dziwnie się te oczy zmienia, bo w ogóle się kolor nie zmienia, ale okej. Ja tu sobie zmieniam te asymetralne. A dobra, już się zmienia. Się zmienić na tęczówkę. Dajmy takie. Oj, teraz fryzur. Bierę tą. Nie, tak. Aż zrób takie wielkie oczy. Jakieś takie ciemniejsze włosy. No i broda najlepsza rzecz na świecie. Tak, dam kobiecie brodę. Czemu nie? Tylko którą? Kucyk na brodzie czy taka wielka? Nie wiem, co wolisz, ja chcę kobietę robię, że daj mi spokój tam. Robię sobie obłosienie na, nie wiem. Okej,
Ibis, Dajmy co to tę. jest? Ha, że w ten sposób, dobra. O, wielkość brwi. To już ogarnąłem. To się w sumie prawie niczym nie zmienia, więc... Dobra, nos. Zrobię randomowo wszystko. O Jezu, wielkość tęczówki. Usta. O, dam się tak. Wielkość ust, no tego co nie będę zwiększał. Uszy. Uszy też nie, mogłem można zrobić uszy elfa. Jeszcze można zmienić tego, kolor dwóch oczu naraz. Czy tego, wyłączył osobno. To jest ten After Iris i Inner. Nie wiem, nie widzę w ogóle niektórych rzeczy jak się zmieniają. Właśnie też. Wielkość szczęki. A, że dobra, w taki sposób. Dobra, no to postać prawie zrobiona, jeszcze sobie możemy zrobić na przykład takie oczy fioletowe, pocieniowane. Czemu nie mogę różowe zrobić? Usta, czemu wy nie? Dobra, można jeszcze coś na twarzy sobie namalować. Ja chciałem sobie zrobić w ogóle czerwone oczy, ale no... Nie ma czerwonego takiego, wiesz, takiego jaskrawego czy coś. Dobra. Dobra, powiedzmy, że ja mam zrobioną w sumie. No jakiś ciekawy się. O! Taki fobu jest. Może. Tak będzie wyglądać moja postać. Chyba można to jakoś stroje później zmieniać, nie? Wiesz co, nie wiem. Jakoś. Nie wiem. Bo to jest gra... Wydana przez Epic Games w sumie, nie? Opublikowana. Wszystko może być teraz, ale może być. Okej, no ja jestem ready. No to może się zaczekać na mnie? Szybko sobie kończ też. O, gram sobie do tego. Jezu. Tak, teraz drugi. Jak jeszcze to sobie zrobić, żeby to się nie mało wyglądało. Zmieniłem sobie postać i zrobiłem kobietę z brodą. Śmieszny. Dobra, no. Nic można robić. Odniesie sobie trochę za duże. Tego może... Nie. A moja to jest naprawdę duże czoło? Trochę. Śmiesznie te malowane oczy wyglądają. Dobra, kończ tą postać na tańcu. Tak. Kończę, kończę usta. Szybko. A są w ogóle piksele tych ust teraz, jak widzę. Znam tu najbardziej dolną szczękę wysuniętą. Ucho. Ja już w ogóle nie zmieniałem. A to trochę jest mniejsze może, ale nie aż tak. Dam sobie usiąść w czasie, Jezu. O, ależ to. Tak, brodę, co mam zmienić w brodzie, skoro jej nie mam? No ja mam. O kurde. Ale to mam makijaż.
Ale nie widzę w ogóle, co się w tej brodzie zmienia. Ślepy jesteś. Dobrze, Klary. Dobra, ready, mogę dawać. Okej, dajemy. A co? Are you ready? Yes. Dobra. Będzie pewnie samouczek. No. Podoba mi się ten kółko ładowania. No, już to jest. Tylko, że pewnie będzie ekran wczytywania 5 minut. No, zobaczymy jeszcze. A może ty masz takiego playaka zapisanego? No. Się zobaczy. No mi właśnie ta ikonka stanęła w miejscu, więc... Dobra. Jestem w jakimś pomieszczeniu drewnianym. No ja... O, dobra, też jestem. To jest ten statek, jak coś. A mam mierzy. Moja postać chodzi po powietrzu aktualnie. Albo już nie. Mówi się... Tego, co podłoże. Chyba, że to jest szyba. Nie. Nice of you to join us. Take your position, Rook. Listen up. I don't train failures. It's not worth my time. Time is not on our side. There are more behemoths turning up on the frontier every day. And like it or not, you lot are all that stands between them and the good people of Ramsgate. The people who pay me to make sure you know your axe from a pole in the ground. Hold fast back there, people. Just a bit of turbulence. Today's the day you prove you can all be let off the leash. I'm not going to be waiting for you at the drop zone, in case things go wrong. Today you prove you're not just recruits, you're slayers. And refill the aether traps if we're going to get back to Ramsgate. That's where you come in. We spotted a rogue Gnasher on your island. And that rogue should contain more than enough aether to power the ship for our return journey. And listen, if you need advice, don't hesitate to call. We'll keep the radio on for you. You landed close to a behemoth. No, jesteśmy w grze. Skakać, możemy chodzić. To jest totalnie Monster Hunter z grafiką Fortnite'a. Tam już widzę jakieś potwory. Można sobie roślinki zbierać. O nie, wyciągnę miecz. Okej. Okay.
trochę pokonujemy te stworki. Ja się ustawienia kiedy to oglądam, aż mimo spory poszedł. Jak najdalej. No i fajnie. Teraz na, to jest na razie samouczek, także... No i tu już jest jakiś niezły behemot. Tak, skoczę na niego. O, tego się nie spodziewał. O nie, ja będę sobie musiał zmienić rotację kamery. Specjalna, tak, no, totalnie za wolno się obraca dla mnie ta kamera. Okej. Tutaj dość długo się bije, to o, odciąłem ogon. Okej, wyleczyłem się. Okej. To super moc jest w sumie spoko. No długo się tutaj bije te bestie ogólnie. Dlatego najlepiej jest tutaj bić w drużynach. Co mi tu ryczysz? Dobra, uniknięte. Jakieś elementy wypadają z tego behemota i sobie je zbieram. O, dostałem jakiś drugi poziom. Jakiś strój chyba. Okej, pokonałem ten behemot. A u ciebie jak? No, jeszcze robię. Slayer, your instruments are going crazy and I'm seeing a massive ether spike on that island. Just send up a flare so we can home in on your exact position. Nice work. We'll be able to refill the ether traps and get ourselves back to Ramsgate in no time. No jest logo Dauntless. Znowu ekran wczytywania. Ciekawe, gdzie teraz mnie przeniesie. Ale ja się daję odbić, ja się dalej z nim biję, nie? Znaczy masz tam potionki choćby, nie? Tak. Który tak sobie możesz zużyć, bo... To pewnie nie jest twój ekwipunek na start. Okej, czytało mnie. Smell that fresh Ramsgate air, eh? But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every slayer to get back in the fight as soon as they're able.
Reuben, you're up to the task. No tak. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth search. That doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. Meet her there as soon as you can. Off you go then. And keep that chin up. You'll be a full-fledged slayer in no time. Okej, tutaj już są inni gracze w ogóle. I troszkę się lagi zaczynają w tym miejscu. Dobra, tutaj są jakieś sklepy. Pójdźmy do tej Katherine. Okej. Zostań mistrzem ciachania. Good luck, Slayer. Master Reed, ja sobie tutaj mogę zrobić. To są jakby osiągnięcia do różnych broni. Okej, tutaj nic nie mogę sobie dać. Stroje można zmieniać. Miecz mój ma 70 mocy. Okej, nie ma żadnych questów, mapa. No jest kilka wysp. Okej. Chociaż to był sklep. Sklep to będzie co mam? 1000 golda. Jestem bogaty chyba. Chyba tak nie do końca. O, jest nawet Battle Pass. Tutaj też można normalnie wspierać twórcę. Co ty gadasz? Jak w Fortnite'cie. Gdzie tutaj jest Battle Pass choćby? O, też przycinki szczerze ci powiem. Ej, goni jakiegoś typa. Można skill aktywować czy coś. Dobra, gdzie tutaj mogę iść? Zgaduję, że nie jesteśmy na tym samym serwerze, co nie? O, tutaj jest chyba ze strojami ziomal. Okej, dostałem jakiś poziom wyżej. Nawet nie wiem w czym. Ty coś tutaj dla mnie masz. Haunt Pass. Ej, fajne stroje ninjów są w tym Battle Passie choćby. No, chyba tutaj się ode mnie tego zaproszenie. On pewnie kosztuje. O, czekaj. Tak, mam. Invite to party. No. I jesteś gdzieś tu? No, czekaj, dołączam. Jestem przy ziomalu na prawo. Jeszcze raz. Dołączyć. Join. Whoever told. Let's talk a moment. Wear it well. Okej. 1000 tych choćby platyny kosztuje ten Battle Pass. O. No to kosztuje 42 zł, więc tutaj można 25, 50, 75, 100. No w darmowym można 100 tylko.
Check in again soon. Więc dobra. Słuchajcie, chyba na razie to by było tyle z pokazania wam tutaj tego. Jeśli chcecie serię z Dauntless, to zostawcie koniecznie lajka. A już dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć. Siema.